Marian Murawski, artysta znany i nagradzany w Polsce i za granicą głównie za swoje ilustracje, tym razem zaprezentował kolekcję wielkoformatowych obrazów. W Galerii DAP w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie odbył się wernisaż wystawy Pole. Gratulacje! Jestem pod wielkim wrażeniem tej wystawy. Obcuję z twórczością Mariana Murawskiego od lat. Pamiętam, jak był mistrzem w ilustracji, otrzymywał wiele nagród, medali, zaszczytów. Potem tworzył instalacje, a potem zaczął tworzyć te wielkie, bardzo osobne formaty. I coraz mniej jest tutaj jak gdyby świata zewnętrznego, a coraz więcej tego, co ma w sobie artysta. Malarstwo Mariana Murawskiego jest ściśle związane z krajobrazem i folklorem Suwalszczyzny. Skąd pochodzi? Ja inspiruję się w ogóle naturą. Kamień, bo ja mi ten tajemnicą zawsze w dzieciństwa kamień. Bardzo lubiłem budownictwo, elementy jakiejś architektury. Nawet tutaj jest Czerwony Zachód. To jest fragment architektury wiejskiej. Kolor jej, faktura. No, w taki czy inny sposób, na swoisty sposób, to mnie wzbogaca praca i powoduje nawet do pracy, żeby coś takiego namalować. Tu są pola, pole czerwone, tutaj pole zielone, tam niebieskie z krzemieniucha, a tu jeziorem Zatoko Słupiańsko. Tak mogę powiedzieć, to literacko. Pracownię dzieli z żoną Elżbietą. Malarstwem zajmują się także dwie córki państwa Murawskich. W jednej pracowni malujemy, ale no mam tą satysfakcję, że jesteśmy inni zupełnie. W malowaniu to się objawiło jeszcze z większą siłą niż w ilustracji. Jego malarstwo jest bardzo zdecydowane, mocne, takie totalne jakby, a moje jest takie lżejsze, jakieś bardziej skomplikowane w formach. Dawno się zachwyciłam panem Marianem i to zarówno sztuką ilustratorską, no bo to jest obłędne, co przez te 10 lat stworzył. A teraz te wielkoformatowe obrazy, no to zachwycają mnie również kolorystyką. Takie przemieszanie smutku z radością. Właściwie jeśli spojrzymy na te obrazy, to one są niby monotematyczne, ale ten temat, czyli strachów, płotów, takiej jakiejś niby pokręconej polskiej sielskości, kamieni, za każdym razem jest inny, to znaczy można i dopatrzeć się w tym szczęścia, ale i smutku, jakieś nostalgii. Wystawę Pole można oglądać do 13 czerwca.